Hej, jesteśmy. Hej. Jest coś do jedzenia? Co? Zupa jest. Ale musicie sobie odgrzać. Tylko zupa? No, niestety. Uszczelka poszła i nic innego nie zdążyłem przygotować. Ej, jak to Sisa, to powiedz, żeby wraca do domu, no bo dzieci głodne. Coś się stało? Co? Nie, nic. Idźcie, może ręce umyjcie po tym spacerze, co? Dobra. No. Bo pomyśleliśmy, że może byśmy zamówili pizzę. No, świetny pomysł. Zamówcie. Dobra, to się pójdę spytać chłopaków, jaką chcą. Pogadać to wiesz. Iza, jedz zupę, dobra? Klara, co to ma znaczyć, co? Dlaczego mi wysyłasz takie rzeczy? Nie życzę sobie tego. Piotr, ja wiem, że tobie nie wypada narzeczona, ślub, bla, bla, bla. No ale oboje dobrze wiemy, że chcesz tego tak samo jak ja. Co? Kobieto, nie wiem, w jakim ty świecie żyjesz, ale ja naprawdę bardzo kocham moją narzeczoną i nigdy jej nie zdradzę. A ten ślub będzie najszczęśliwszym dniem w moim życiu. O, jakie to romantyczne. Wzruszyłam się. Zostaw sobie tę mowę weselną, a teraz wyluzuj. Dobra, dosyć tego, Klara. Przestań. Nigdy więcej do mnie nie pisz i nie dzwoń, rozumiesz? No, ale... To jest koniec naszej znajomości. Co ty robisz? No pięknie. Ta mama twojej majeczki totalnie wyrywa Piotrka. Co ty bredzisz? Podsłuchałam teraz rozmowę. Iska, przestań! Proszę cię. Myślisz, że nie widzę, że ty się próbujesz pozbyć Mai? Co, jesteś zazdrosna o mnie? Podobam ci się, czy jak? Ty? Co ty bredzisz? Chyba dawno lustra nie widziałeś. To w takim razie o co tobie chodzi? Bo ja już zupełnie nie rozumiem. Czemu jesteś taka wredna? No, zrozum, mi naprawdę zależy na Mai. Jak jeszcze raz powiesz coś złego o niej albo o jej mamie, to koniec naszą przyjaźnią. Boję się. Mówię serio. Dobra, Janek, ja rozumiem, że chłopakom czasami odbija na punkcie jakieś laski, ale ty to już przesadzasz. Cześć!